Hej teoretycy, na pewno po obejrzeniu ostatniego filmu z teoriami na tym kanale zaczęliście zauważać rzeczy, na które wcześniej kompletnie nie zwracaliście uwagi, na przykład jak otaczające was hydranty. Rozumiem, też mam ten problem, ale pora nadrobić zaległości w teoriach, więc ja jako wasz naczelny teoretyk Karol witam was w kolejnym filmiku na kanale Unbridled Buffalo i oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Jak wiecie, ostatnio ukazały się dwa teledyski BTS, po pierwsze do piosenki Heartbeat, która jest soundtrackiem do gry BTS World, a po drugie do japońskiej piosenki Lights. I ja zamierzam omówić te teledyski chronologicznie, czyli zaczynając od Heartbeat. Aczkolwiek, jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, to BTS we współpracy z Netmarble Games wydali własną grę symulacyjną, która się nazywa BTS World, która dzieli się na takie jakby dwa tryby, historię BTS i inną historię. I w historii BTS cofacie się do 2012 roku, jesteście menadżerem chłopaków i przygotowujecie ich do debiutu, a w innej historii poznajecie członków bliżej, zaprzyjaźniacie się z nimi i w zależności od tego, co klikniecie, jaką odpowiedź wybierzecie w dialogu, tak BTS na to reaguje i tak naprawdę tworzycie własną historię. Ale wracając do tematu, pod koniec czerwca BTS wydali nowy album, będący soundtrackiem do gry BTS World i właśnie jednym z utworów, które się znalazły na tym krążku, jest Heartbeat, ale znając BTS nie mogło się obyć bez interesującego teledysku pełnego ukrytych symboli. Nawet jeżeli to jest gra, to oni musieli zawrzeć tam odniesienia do innych teledysków, więc jeżeli nie przyjrzeliście się uważnie, to na pewno całkiem sporo takich ukrytych symboli wam umknęło. Teledysk rozpoczyna widok na planetę, na której widzimy logo BTS i samych Bangtanów, co jest odniesieniem do BTS World, czyli do świata BTS, i wtedy też widzimy następujące słowa. Jeśli nie byłoby cię tam wtedy, to czy my, którzy byliśmy jak samotna wyspa, lśnilibyśmy tak jasno jak teraz? Co jest oczywiście odniesieniem do armii, które są z BTS od samego początku, i gdyby nie fandom, to Bangtani nie zaszliby tak daleko. W teledysku do Heartbeat będziemy widzieć sporo scen będących albo odniesieniem do prawdziwego życia Bangtanów, albo do tego, co widzieliśmy wcześniej w innych filmach i teledyskach BTS. I tutaj należy pamiętać, żeby nie pomylić fikcji z rzeczywistością, a tak jest zawsze w przypadku BTS, bo nawet jeżeli mamy Hoseoka, który faktycznie kocha taniec i to jest pokazywane w każdym teledysku, w każdym filmiku, to trzeba pamiętać, że w rzeczywistości nigdy nie porzuciła go matka i co prawda te historie się przenikają, ale tworzą coś zupełnie nowego. Pierwszym członkiem, którego scenę widzimy w Heartbeat, jest V i sceneria od razu przypomina nam Farmę, więc jeżeli jesteście z BTS dłużej, ewentualnie znacie ich historię sprzed debiutu, to wiecie, że Taehyung wychował się na farmie. Gdyby nie bycie idolem, to prawdopodobnie byłby farmerem w Daegu. Dlatego pierwsza scena, już pierwsza scena pokazuje nam historię V sprzed debiutu. Kolejna scena pokazuje Jungkooka w stroju do Taekwondo i to też jest odniesienie do jego prawdziwego życia, bo być może nie wiecie, ale Cook ma czarny pas w Taekwondo, jednak w kolejnej scenie wygląda już zupełnie inaczej, bo ma na sobie czarny strój i czarną maskę i to z kolei mi się kojarzy z dwoma innymi rzeczami. Po pierwsze z czarnymi postaciami z Not Today, a po drugie w jakim stopniu z I Need You, gdzie Cook był pobity. I tutaj może troszeczkę puściła mi wodza fantazji, ale pomyślałam, że jeżeli Cook uczyłby się Taekwondo, to może by jakoś uniknął tego pobicia, które widzieliśmy w I Need You. Następna scena należy do Jimina i jej początek może nam się kojarzyć z programem BTS Run, gdzie Jimin też gotował i w dodatku ma on na sobie prawie identyczny strój, ale też samo nawiązanie do jedzenia nie wydaje się przypadkowe, ponieważ już na tym kanale wspominałam o kontrowersjach związanych z grą BTS World, gdzie w wyniku podobno błędnego tłumaczenia nawiązano do problemów z odżywianiem Jimina z przeszłości, a jak wiemy, Jimin w przeciągu swojej kariery przechodził przez różne drastyczne diety, a nawet na samym początku był określany słowem chubby, co można tłumaczyć jako pulchny. Dlatego uważam, że ta scena nie znalazła się przypadkowo w tym teledysku, ale jest też połączona ze sceną, gdzie Jimin trenuje taniec. Jest to fragment choreografii do Life. Jak do tej pory mieliśmy nawiązania do prawdziwego życia BTS, tak teraz zaczyna się to, co ARMY lubią najbardziej, czyli odniesienia do innych filmów i teledysków BTS. I na przykład w scenach Jina widzimy fale i morze, a jeżeli śledzicie uważnie nasze filmiki poświęcone notkom, to wiecie, że nadal zagadką pozostaje to, co wydarzyło się nad morzem, a Jin sam pisze, że po powrocie z nadmorza wszyscy się rozdzielili, natomiast sceny z nadwody widzieliśmy m.in. w prologu. Scena Jina, gdzie przypina sobie plakietkę z własnym imieniem, przypomina nam trochę scenę z Highlight Reel, gdzie także szykował się do wyjścia i następnie widzimy trzy rzeczy. Po pierwsze, żółtą taśmę z napisem Caution, co od razu nam się kojarzy z miejscem zbrodni lub miejscem zabójstwa i przypomnę, że w I Need You Jungkook miał wypadek samochodowy, którego sprawcą był prawdopodobnie Jin. Po drugie, widzimy zegar, który cofa się z godziny pierwszej na północ i to też jest nawiązanie do notek i do komiksu Save Me, gdzie Jin próbuje cofnąć się w czasie i naprawić wszystkie błędy przeszłości oraz widzimy też
rozsypane, porozrzucane szachy, co może być metaforą, może symbolizować członków BTS jako przewrócone pionki w grze, jaką jest życie. Namjoon biegnie i w internecie pojawiło się już mnóstwo teorii na temat tego, że jego postać to detektyw kryminalny, co idealnie łączyłoby się z historią V, bo przypomnę, że w I Need You V zabił swojego ojca, a w prologu próbował się do kogoś dodzwonić, próbował dodzwonić się do swojego przyjaciela i poprosić o pomoc. Wiemy, że tym przyjacielem był Namjoon, jednak on nigdy nie zdołał odebrać tego telefonu i miałoby to sens, biorąc pod uwagę, że V w takiej sytuacji prosiłby o pomoc policjanta lub detektywa. Podczas sceny, w której RM biegnie, widzimy przez ułamek sekundy plamę na ziemi, jednak jak się możecie domyślić, nie jest to zwykła plama, tylko jest to ewidentnie test Rorschacha, czyli test plam atramentowych stosowany w psychoanalityce, dzięki któremu wnioskuje się o cechach osobowości i zaburzeniach psychicznych. Jeżeli oglądacie nasze teorie dokładnie, to wiecie, że ten rodzaj testu pojawił się już wcześniej kilka razy, zaczynając od ery Wings i od logotypów, które przypominały takie plamy. W Lie pojawiła się scena przypominająca przeprowadzanie tego testu, kolorowe plamy w kontenerze w DNA także się do tego odnosiły i najważniejsze, w teledysku do Mama, czyli do krótkiego filmu Hoseoka, został stwierdzony zespół Munchausena i plamy, które widzimy później, te kolorowe plamy, także przypominały test Rorschacha. Ale wracając do Heartbeat, Namjoon ewidentnie kogoś goni, być może próbował pomóc Taehyungowi, jednak mu się to nie udało, dlatego widzimy, jak w końcu w deszczu upada bezsilnie na kolana obok radiowozu policyjnego. Bardzo ciekawa do interpretacji jest scena Hoseoka, ponieważ wydaje się ona zupełnym przeciwieństwem tego, co Big Hit pokazało nam do tej pory. Tak jak już wspominałam, w krótkim filmie Hoseoka Mama, to on był hospitalizowany i stwierdzono u niego zespół Munchausena, a w Heartbeat on nosi fartuch, pracuje w szpitalu i biorąc pod uwagę to, że jest otoczony przez psy, to prawdopodobnie jest weterynarzem. W żadnym stopniu nie jest zaskoczeniem zobaczenie Siugi grającego na pianinie, ponieważ widzieliśmy to już w Highlight Reel, w Blood, Sweat and Tears, Fake Love i całe First Love było poświęcone miłości Jungiego do tego instrumentu i także w notkach pojawia się wiele odniesień do Jungiego i pianina. Przez chwilę widzimy też metronom i tutaj warto zwrócić na symboliczne znaczenie metronomu, ponieważ można to odczytać jako symboliczną chęć odnalezienia spokoju, porządku i ładu przez Jungiego. Jako że metronom jest cichy, miarowy i skupiony i co może być w sumie zupełnym przeciwieństwem tego, przez co przechodzi Siuga w swoim życiu. W kolejnych scenach widzimy dwa alternatywne światy będące swoim zupełnym przeciwieństwem, jak na przykład scena z biegunem i pustynią. I tutaj będziemy mieli kilka znaczeń, ale zacznijmy od tego, że musimy pamiętać, że istnieje BTS, które jest po pierwsze grupą idoli, ale po drugie są też normalnymi ludźmi takimi jak my i to jest też coś, co Big Hit próbuje nam przekazać w grze BTS World, dlatego stworzyło dwa osobne wątki, BTS jako grupę debiutujących idoli i BTS osobne wątki BTS, z którymi możemy się po prostu zaprzyjaźnić. Pokazanie dwóch alternatywnych światów będzie się odnosić także do notek i do faktu, że Jin próbuje cofnąć się w czasie i naprawić błędy w przeszłości i wtedy mamy też okazję zobaczyć te dwa światy. Widzimy historię, która już się zdarzyła oraz tę historię, która mogłaby się zdarzyć. W Heartbeat widzimy wszechświat, co od razu może nam się kojarzyć z piosenką Mikrokosmos, której tytuł z kolei odnosi się do starożytnej greckiej filozofii postrzegania ludzi jako własnego małego świata. I tutaj mamy kolejną definicję, ponieważ jest to badanie harmonijnej relacji każdego człowieka równolegle do wszystkiego innego, czyli mówiąc krótko, po raz kolejny BTS uczy nas odkrywać siebie i swoją własną tożsamość. Ciekawe wydają się również sceny, w których widzimy ryby pływające w kosmosie i być może jest to kolejne odniesienie do filmu 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, do którego odnosił się także J-Hope w teledysku The Daydream. I kapitan Nemo, czyli główny bohater, w tym filmie próbował pokazać gościom swojego podwodnego statku alternatywny świat, jednak bał się co się wydarzy w momencie, kiedy on ich wypuści. Bo jeżeli wszyscy się dowiedzą, jak to wygląda, to ten świat nie będzie już taki wyjątkowy. I to też może być odniesienie do psychoanalityki, na przykład do teorii góry lodowej Freuda i do poznawania tego, co nieznane, czyli tego, co znajduje się pod taflą wody. Scena na dachu będzie się kojarzyć nie tylko z Euforią i Jungkookiem, który wyglądał jakby zamierzał skoczyć, ale w Heartbeat widzimy wieloryba, to z kolei odnosi się do piosenki Wailian 52, która z kolei nawiązuje do historii najsamotniejszego wieloryba na świecie, który wydaje z siebie dźwięki w wysokości 52 Hz, niesłyszalne dla innych wielorybów. BTS używa symbolu tego konkretnego wieloryba, żeby podkreślić, że oni też mają wiele do powiedzenia, chcą uczyć, chcą przekazywać ważne informacje, jednak ktoś musi ich usłyszeć, a to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki armii. W kolejnej scenie znów widzimy Jina nad morzem, który biegnie, rozgląda się, wygląda jakby kogoś szukał i tekst piosenki w tym fragmencie mówi: tak jak wczoraj, nigdy więcej nie puszczaj tej dłoni. I po pierwsze może być to nawiązanie do tego, że BTS prosi armii, żeby zawsze pozostali z nimi, ale z drugiej strony może być to kolejne odniesienie do historii, do tego, co wydarzyło się nad morzem i do tego, że gdyby BTS nie puścili wtedy swoich dłoni, to nadal byliby razem i nic by się nie stało. W kolejnych scenach widzimy podobnie dwa alternatywne światy i tutaj na przykład
Jungkook grający na pianinie jest przeciwstawiony z Jungkookiem, co także odnosi się do tego, co Big Hit pokazało nam wcześniej, ponieważ notki, historia Jungkooka i historia Siugi się ze sobą łączą, zawsze mieli ze sobą jak najwięcej wspólnego. Kolejność pojawiania się scen z innymi członkami BTS także nie jest przypadkowa, ponieważ historia Jungiego łączy się z Jiminem. Jimina z Hoseokiem, Hoseoka z Vi z Namjoonem, a Namjoona podobnie z Cookiem. I na samym końcu widzimy Jina, który dopełnia tę historię i przez którego prawdopodobnie wszystko się stało. Ogromną rolę pod koniec tego teledysku ma Saturn, który znajduje się blisko Ziemi, jest obserwowany przez Jimina, na sam koniec wybucha. W rzeczywistości Saturn w takim położeniu znajdował się 9 lipca, wtedy też świecił najjaśniej, ale ciekawostką jest, że 9 lipca to rocznica ARMY, wtedy fandom BTS otrzymał swoją oficjalną nazwę, więc łącząc to wszystko w całość można uznać, że wszechświat to ARMY. Wszechświat należy do ARMY i ARMY są dla BTS całym światem, dlatego w tekście pojawia się określenie Universe zamiast Universe. Taka gra słów. Saturn też nie został wybrany tutaj przypadkowo i warto przyjrzeć się jego symbolice. Saturn wie, że nauka życia jest bardzo ważna, dlatego pełni rolę nauczyciela. Saturn kojarzy się z ograniczeniami. Tak jak Jowisz dotyczy rozwoju, tak Saturn uczy ograniczeń. Rozumie czas, aspekty życia i ich granice. Przypomina ludziom o ich obowiązkach i granicach, nadaje sens ich życiu. Saturn pomaga ludziom się rozwijać, wie, że to, czego uczą się od swoich autorytetów, nie zawsze daje im szczęście, jednak ucząc się, mogą zrozumieć świat. I to jest nawiązanie do tego, co BTS próbuje nam przekazać w swoich tekstach, w swoich teledyskach, w swoich filmach. Jeszcze za czasów BTS Begins, Bangtani odnosili się do władzy, do bycia marionetkami systemu, więc BTS próbuje nas uczyć tego, czym jest życie, jak się rozwijać, jak odnaleźć swoje własne ja i swoją własną tożsamość. W Heartbeat pojawia się ponownie scena, gdzie BTS stoi na ziemi, za nimi pojawia się ARMY Bomba, czyli Lightstick BTS i symbol fandomu. Widzimy ich starania, by stać się lepszymi, by ich kariera stała się sukcesem. Oni ćwiczą, trenują, na przykład choreografię do No More Dream, czyli do debiutanckiej piosenki BTS, więc widzimy zarówno starania, jak i ten późniejszy sukces. Widzimy, jak BTS występuje na coraz to większych scenach, a to wszystko jest możliwe dzięki ARMY, a grając w BTS World możemy przejść przez ten sukces jeszcze raz razem z Bangtanami. Ten film wydaje mi się nieco krótszy niż poprzednie teorie do tej pory, ale weźcie pod uwagę, że jest to soundtrack do gry, ale nawet jeżeli jest to OST, to przecież BTS nie mogło przegapić okazji, żeby wpleść do teledysku odniesienia do innych rzeczy, które pojawiły się wcześniej, które widzieliśmy w historii stworzonej przez Big Hit Entertainment, więc nawet jeżeli BTS mówi, że zawdzięcza wszystko swojemu fandomowi, to i tak lubi komplikować nam życie, no bo czymże byłoby życie ARMY bez teorii? I to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście pojawi się także teoria do Lights, gdzie będą hydranty, które tak ostatnio polubiliście, i dziękuję wam za wszystkie instagramowe oznaczenia na relacjach z hydrantami. Mam wrażenie, że moje życie ostatnio to jeden wielki hydrant. Nie wnikam. Coś się zadziało, ale zostawcie łapki w górę, jeżeli wam się podobało, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ewentualnie jesteście tutaj po raz pierwszy. Dajcie znać, jakie teorie jeszcze was interesują i do zobaczenia w następnym filmiku.